Cześć, Z tej strony Artut. Dziś chciałbym Wam pokazać moją nową makietę, którą, nad którą aktualnie pracuję. To jest kamienica w Warszawie z okresu powstania warszawskiego. To już kolejny mój projekt kamienicy. Poprzedni był trochę mniejszy. No teraz postanowiłem zrobić coś większego i trochę bardziej ją dopracować. To nie jest jeszcze finalna wersja, dlatego że jeszcze jej sporo brakuje. Natomiast no niestety brakuje mi klocków. W związku z tym musiałem pójść na pewne ustępstwa i zrezygnować z niektórych pomysłów. Przedstawiłem taki fragment ulicy, na którym widać kolumnę wojskową. Jadą sobie Niemcy. Jest ciężarówka, jest transporter opancerzony, Kibelwagen, no i motocykl z przyczepką. Na rogu ulicy stoi sobie dwóch niemców z motocyklami. Jest także słup ogłoszeniowy, na który nakleiłem repliki obwieszczeń z okresu powstania warszawskiego. Są też Niemcy, którzy stoją przy wejściu do kamienicy na warcie. Jest też żołnierz z motocyklem, no i jakiś cywil, który właśnie przywiózł ze sobą worki. Tu jeszcze widać patrol niemiecki. No i lampy uliczne. Cały ten budynek został stworzony w większości z elementów dostępnych. W serii e, Bitwa o Berlin. Tak wygląda na zbliżeniu. No niestety przede wszystkim brakuje mi hmm. tych okrągłych klocków, e, które bardzo fajnie wyglądają e, w oknach. No i te okna są dosyć gołe, bo no zdecydowanie brakuje mi e, no, klocków e, z okiennicami. Tu widzicie jakiś Niemiec sobie stoi w oknie, tu jest jeszcze balkon. Tu mi się trochę przesunęło, w zasadzie powinno być, ta lampa powinna być tak ustawiona. No na dole chciałem zrobić sklepy, no te witryny sklepowe są takie dosyć duże, natomiast no też brakuje mi przeźroczystych klocków, których mógłbym zrobić E, takie wielkie witryny sklepowe. No, tak to wygląda w całości. No na pewno nad tą makietą jeszcze będę pracował. E, chcę e, na pewno e, wypełnić wnętrze e, tej kamienicy, żeby przez okna nie prześwitywał e, po prostu e, tył. No chciałbym tutaj zrobić jakąś tą bramę trochę większą, z pewnością myślę o tym, żeby tutaj w, w drzwiach pojawiły się po prostu, w otworach drzwiowych pojawiły się drzwi. Natomiast no nie jest jeszcze ta makieta dokończona z prostego powodu, ponieważ chcę przygotować też drugi film w wersji już w czasie wybuchu Powstania Warszawskiego z lekko zrujnowaną tą kamienicą. No, i z figurkami powstańców warszawskich. No, do tego projektu zburzonej kamienicy przygotowałem już coś takiego wyjątkowego. To jest yy, niemiecki miotacz ognia. Tak on wygląda na, na zbliżeniu. No, nie jestem do końca z niego zadowolony. Na yy, grupie facebookowej Kobimaniacy pokazywałem zdjęcia. Jak to zrobiłem? No i rozmawiałem z ludźmi, którzy są na tej grupie. No, większość z nich bardzo go chwaliła, że, że, że ten model miotacza ognia wygląda nieźle. No, ja nie jestem niestety z niego zadowolony. Wydaje mi się po prostu, że jest za duży. No, szczerze mówiąc, nie miałem innego pomysłu, jak to zrobić. Bardzo zależało mi na tym miotaczu ognia, właśnie dlatego, że. Przy makiecie z tą oto kamienicą, no chciałbym ją zrujnować, chciałbym, żeby ona była, żeby płonęła, no i, 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 i chciałem tam właśnie pokazać tego żołnierza z od Jeszcze jedno zbliżenie. Chcę na pewno poprawić jeszcze tą ulicę. Chciałbym zrobić tam. Jakieś studzienki kanalizacyjne, jakieś progi tutaj przy, przy ulicy. Może nawet pokłóciłbym się o jakieś kociełby. Nie ukrywam, że najbardziej podoba mi się ten słup ogłoszeniowy. To naprawdę fajnie wygląda na makiecie. No, jestem zadowolony z tej, z tej kamienicy. Tak jak mówię, no nie jest jeszcze dokończona. Chciałbym, chciałbym nad nią jeszcze popracować, żeby, żeby wyglądała po prostu jeszcze lepiej. Może nawet w środku wybudowałbym jakieś meble, żeby, żeby te okna po prostu nie były takie puste. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał, że ten projekt Wam się też podoba. Napiszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. No i będę wdzięczny oczywiście za subskrypcję, za zaznaczenie dzwoneczka, który potwier będzie potwierdzał wam informacje o wszystkich nowych e, filmach. E, no a już wkrótce pojawią się kolejne filmie, filmy, z moimi makietami, między innymi e, wrócę do tematu serii auta PRL, ponieważ kończę właśnie kolejną makietę e, do serii auta PRL od Kobi. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!